Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xaurus, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem z 3 lutego 2019 roku. Zapraszam do oglądania oczywiście, a przy okazji łapka w górę i sub zawsze się przyda. Zaczynajmy. O Pantropi słyszymy już od wielu lat, ale dopiero niedawno całość wkroczyła do publicznej dystrybucji na Steamie. Wszystkich chętnych musimy jednak przygotować na wydatek 72 zł, chociaż w pierwszych dniach obowiązuje 10% rabat, więc zapłacicie tylko 65 zł. Czym jest z kolei Pantropi? Oczywiście sieciową grą nazywaną również Science Fiction Action MMO, w której piszemy własną historię. Brzmi dumnie, ale tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z fantasy i science fiction, gdzie zabijamy potwory, grindujemy surowce, budujemy fortece oraz walczymy z innymi graczami. Obecna wersja Pantropi oferuje zabawę dla 64 osób na jednej mapie o powierzchni około 50 km². W miarę rozwoju gry liczba graczy będzie rosnąć, aż dotrzymy do momentu, kiedy Pantropi będzie przedstawicielem w pełni gatunku MMO. To jednak wymaga czasu i pieniędzy z Early Access, czyli systemu, w którym aktualnie gra się znajduje. Pearl Abyss już jakiś czas temu zapowiedziało, że ich Black Desert Online będzie można sprawdzić na konsoli Xbox One. Firma potwierdziła, że otwarta beta zaplanowana została na połowę tego miesiąca i rozpocznie się dokładnie 14 lutego, a zakończy 17 lutego. Deweloperzy podkreślili, że to ostatnia okazja, by wskoczyć za darmo do świata BDO przed oficjalną premierą na Xbox One. Ta zaplanowana została na 4 marca. Można już składać zamówienia preorderowe na tego MMORPGa, a cena zaczyna się od niecałych 30 euro do nawet 100 euro za lepsze wersje. Przy okazji również warto zaznaczyć, że każdy pakiet preorderowy zawiera szereg bonusów i dodatków w postaci wierzchowców, petów, przedmiotów kosmetycznych czy innych użytecznych boosterów. Standardowo w myśl zasady, że czym więcej zapłacisz, tym więcej dostaniesz. Podczas dev streamu, który odbył się 2 dni temu, Gameforge zapowiedział otwarcie klasycznego serwera w Terra Online. Będzie to Terra Online Classic, która oprze się na patchu 27, a ten pojawił się w Terze w 2014 roku. Oznacza to, że na takim świecie nie spotkamy klas jak Gunner, Brawler czy Valkyria, nie mówiąc już o innych rzeczach, które weszły do gry po tym okresie. Co ciekawe, levelowanie i enchantowanie w Terra Classic będzie dużo łatwiejsze niż w przypadku normalnych serwerów. Będzie też istniała możliwość przetransferowania się na oficjalny świat wraz z całym dobytkiem. Otwarcie serwera zaplanowano na koniec lutego. Czekamy na dalsze szczegóły. To jak? Planujecie odwiedzić non-targetową Terę ponownie w wersji klasycznej? Dajcie znać w komentarzach. Niektórzy mówią, że Tibia umiera, ale jest wręcz odwrotnie. Z roku na rok Cipsoft, czyli twórcy gry, notują coraz lepsze wyniki finansowe. Z jednego z komunikatów dowiadujemy się, że w 2018 roku niemiecka firma zanotowała rekordowe 14 milionów euro przychodów. Nigdy w swojej historii Cipsoft nie wygenerował takich pieniędzy. Dla porównania w 2017 roku było to zaledwie 11,6 miliona euro, a w 2016 roku zarobili o nim 9 milionów 700 tysięcy. Euro. Pieniądze pieniędzmi, ale podobny wzrost obserwujemy w liczbie graczy. Codziennie do gry loguje się podobno około 80 tysięcy unikalnych użytkowników. To o 8% więcej niż w przypadku 2017 roku. Zanotowano też 12% wzrost paków, czyli kont premium, względem poprzednich lat. Podsumowując więc te wszystkie statystyki, wygląda na to, że Tibia trzyma się naprawdę dobrze i przechodzi właśnie swój złoty okres. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że już dzisiaj wieczorem, być może, nastąpi oficjalna premiera lub oficjalna zapowiedź Apex Legends, nowej tajemniczej gry od studia Respawn Entertainment. Podobno ma być to darmowy Battle Royale oparty na uniwersum Titanfalla, gdzie 60 graczy, solo lub też w drużynach, walczyłoby o przetrwanie, no i zwycięstwo. Podobno niektórzy streamerzy już grali w Apex Legends podczas zamkniętych pokazów w Los Angeles i podobno wyrazili bardzo pochlebne recenzje. Dostaniemy tutaj 5 różnych postaci, z tego co wiadomo, do tego specjalizacje, aby zabawa w Apex Legends była zróżnicowana. No to co, czekamy do wieczora, zobaczymy, czy coś się wydarzy. A czy wiecie, że nadchodzi World of Warcraft przez mroczny portal? Czy to nowa gra? Błąd. Nowa planszówka? Też nie. Nowa książka? Oczywiście. 13 lutego właśnie w polskich księgarniach zadebiutuje World of Warcraft przez Mroczny Portal. Nowa powieść autorstwa Arona Rosenberga oraz Christine Golden, która będzie dalszym ciągiem historii zapoczątkowanej w Falach Ciemności. Cena wyniesie około 30 zł, na przykład w Empiku. Miejmy nadzieję, że nowa książka nie stanie się kolejną podstawą do hejtowania World of Warcraft od Blizzarda, który nie ma ostatnio dobrego okresu. Zaczęło się od Diablo Immortal, a skończyło się na niedawnej aferze ze świnkowatym Mountem. Liczymy zatem, że książka będzie naprawdę solidna i przypadnie do gustu fanom. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!